No, hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie na łące filozofów. Dosyć zimno się zrobiło, to założyłem swoją kurtałę. Kurczę, uwielbiam tą kurtałę, jest taka pancerna i ciepła. O tak, przyszedłem tutaj dzisiaj, bo mam bardzo ważny, krótki i spontaniczny, ale za to bardzo, bardzo, bardzo merytoryczny przekaz specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla was. Mianowicie chodzi o to, abyśmy wszyscy razem zdali sobie z tego sprawę, albo może nawet uświadomili, że social media nie są prawdziwym życiem. I mówię o tym ze swojej własnej perspektywy, bo jestem youtuberem już 3 lata, już ponad 3 lata. A zanim zacząłem nagrywać YouTube'a, byłem konsumentem treści, byłem widzem, takim samym jak ty. I mało tego, nadal jestem widzem, bo wciąż konsumuję treści, wideo w internecie i wciąż między innymi się dużo uczę. I choć zanim zacząłem nagrywać filmy na YouTube, miałem z tyłu głowy taki pogląd, tak, że może to wszystko, co jest w internecie, nie do końca jest takie prawdziwe, bo nie ukrywając, ten świat wykreowany w mediach jest troszeczkę przerysowany, jest troszeczkę przekoloryzowany, jest troszeczkę wyidealizowany. Troszeczkę, czasami może nawet i bardzo. I wiecie, wcześniej byłem tylko i wyłącznie konsumentem, no to oglądałem, to nie byłem tego aż tak do końca świadomy. Ale w chwili, gdy zacząłem tworzyć filmy, zdałem sobie sprawę z tego, że tak jest. I nie wynika to z tego, że twórca, który tworzy filmy, twórca, który tworzy blogi, posty, tak? Nie wynika to z tego, że taki twórca chce ciebie oszukać. Wynika to z tego, że taki twórca, żeby zrobić takie nagranie, ma tylko i wyłącznie chwilę na to. Na dobrą sprawę to jest 10 minut, tak? Takiego nagrania, czasami pół godziny, czasami godzinę. I taki twórca musi w tym czasie przekazać tobie wszystko to, co jest konkretne i najcenniejsze. I robi to, żeby nie tracić twojego czasu. Więc poniekąd skupia się on tylko i wyłącznie na konkretach, na tych rzeczach, które chce tobie przekazać. I to sprawia, że tego typu treści, tego typu informacje muszą chwytać ciebie za oczy. Muszą, bo inaczej uśniesz, inaczej nie klikniesz. I tu już nie chodzi tylko i wyłącznie o sam clickbait, bo wiecie, clickbait to są takie nagłówki, na przykład tytuły z takim hardkorowym opisem, żeby kupić twoją uwagę, żeby cię po prostu chwycić za oczy. Ja sam osobiście nie stosuję clickbaitu praktycznie w ogóle, od czasu do czasu zdarzy mi się walnąć jakiś nagłówek. No ale tak już po prostu jest, że ludzie są leniwi, ludzie są tak mega nieświadomi i to właśnie wynikiem tego jest przerysowany wizerunek medialny, tak? Przekazu medialnego. No ale nie tylko z tego to wynika, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest bardzo krótki czas, tak? Jak ja mam 10 minut, żeby przekazać tobie jakąś cenną informację, to ja muszę się streszczać. Więc wynikiem tego streszczania się jest delikatne przerysowanie sytuacji. Oprócz tego, my ludzie mamy taki mózg i nasz mózg ma w pewien sposób taki sens wybierania tego, co jest dla niego najbardziej korzystne. Więc nasze mózgi poniekąd zawsze wybierają informacje oraz treści, które są delikatnie przerysowane, bo to jest to, co nas jara, to jest to, co nas pociąga, to jest to, co nas emocjonuje, to jest to, do czego dążymy. Wiecie, jak na przykład mamy koncepcję superego, czyli tego, no, ja wymodelowanego przez rodziców, tak? Ale głównie na super ego składają się nasze ideały, wartości, coś, co jest wyższe od naszego ego, żebyśmy po prostu robili coś więcej w życiu. To już na sam skład super ego składają się ideały, wiecie, cnoty, wartości, bycie dobrym, bycie zaangażowanym, bycie szczerym, bycie autentycznym, bycie twórczym, docenianie piękna, docenianie bezwarunkowej miłości. Wiecie, to są wszystko takie ideały wyższej klasy, mógłbym powiedzieć. Ale do czego ja zmierzam, do czego ja dążę? Chcę wam powiedzieć, że ten świat poza social media wcale nie jest taki kolorowy.
I może wy jesteście tego świadomi, nieraz macie takie poczucie, że o kurczę, oni tyle gadają o tym w tych filmach, a ja tak nie mam w życiu, więc coś jest ze mną nie tak. Albo coś podobnego. Słuchajcie, ja jestem normalnym człowiekiem, jak każdy z was. Też idę do toalety i się załatwiam. Też zdarza mi się powiedzieć coś brzydkiego, albo zdarza mi się zezłościć, albo zdarza mi się powiedzieć komuś coś i go, nie wiem, zranić, tak? Ja jestem człowiekiem jak każdy inny i każdy tak, każdy twórca, którego oglądasz, też jest normalnym człowiekiem. I to bez względu na to, kogo oglądasz. Każdy twój guru, każdy twój nauczyciel, jeżeli myślisz, że on jest oświecony, to poniekąd to jest twoja projekcja po prostu, bo świadomość jest jedna. Każdy z nas doświadcza jej w taki sposób, w jaki jej doświadcza, bo jesteśmy świadomością, która jest zawężona do pola uwagi tego człowieka, którym jesteś. I oprócz tego, że mamy nieskończoną świadomość, nieskończoną prawdę, to mamy również te prawdy wybiórcze, przekonania, prawdy relatywne, idee. To wszystko istnieje, to nie jest iluzja. Koncepcja iluzji pochodzi ze zrozumienia duchowego, ale w życiu codziennym życie jest po prostu życiem. Po prostu żyjesz, jesteś człowiekiem. Dbasz o siebie, załatwiasz swoje potrzeby, uczysz się, edukujesz. No i głównie takim celem jest na przykład mój kanał, tak? Celem mojego kanału jest samoedukacja, jest edukacja siebie oraz innych ludzi, bo ja robiąc filmy mam zawsze na uwadze siebie i swoje potrzeby, ale również was i wasze potrzeby. I zawsze tworząc film muszę znaleźć ten wspólny mianownik, tak? Ile ja mogę czasu poświęcić, co mogę wam powiedzieć, żeby to było treściwe i lekkostrawne, żeby to wniosło wartość do waszego życia i muszę mieć na uwadze wasze potrzeby, ale nie jestem w stanie zadowolić wszystkich i nie jestem w stanie poświęcić wszystkim uwagi, tak? Rozumiecie? To są zwykłe, normalne ludzkie rzeczy i myślę, że to nie jest coś mega nowego, odkrywczego, co ja tutaj mówię. Ale nieraz możecie się zamknąć na to. Możecie myśleć, że ten świat jest jedynym istniejącym światem, ten, który oglądacie. I szczególnie, jeżeli dużo czasu poświęcacie klikając w internecie i oglądając różne filmy. Wiecie, po czym poznać to, że macie problem, z uzależnieniem od internetu? Jeżeli poświęcasz więcej niż 20% swojego życia na przebywanie w internecie, to masz z tym problem. Bo 80% czasu powinieneś spędzać w normalnym, realnym życiu, a te 20% to powinien być internet. Internet oraz social media. I to i tak moim zdaniem jest bardzo dużo. To jest ogromna ulga dla nas wszystkich. To jest taka idea, jaką ja mam w sobie i to jest wyznacznik mojej granicy, tak? Mojej. Ty tak nie musisz. Ty możesz robić, co chcesz, bo to jest twoje życie. Rób, jak chcesz. Ale moim zdaniem to jest zdrowe. I przede wszystkim warto jest wybierać te treści, które są ciężko strawne. Im trudniej jest ci przyswoić daną wiedzę, tym jest dla ciebie lepsza. Bo wszystkie te takie śmieciowe informacje, rzeczy, które możesz zdobyć w 5 minut, informacje na skróty, które mają, nie wiem, sprawić, że schudniesz w 5 minut, albo zarobić 5 milionów złotych w 5 minut, albo uzyskać oświecenie w 3 sekundy. To jest wszystko ściema, bo na wszystko w życiu trzeba pracować. Trzeba pracować nad wyglądem własnego ciała, nad własnym zdrowiem trzeba pracować. Trzeba pracować nad swoją własną inteligencją i wiedzą, którą się posiada. Trzeba pracować w pracy, żeby zarobić pieniądze. Trzeba w ogóle pracować nad wszystkim. Trzeba pracować nad relacjami z ludźmi. Nic nie ma za darmo. I mówię to również dla osób, które rozwijają własną świadomość i tkwią w takim poczuciu, że już nic nie muszą, że świadomość wszystko za was załatwi, że wszystko samo się dzieje, że nie macie wyboru, nie macie wolnej woli. To się może skończyć wrednym przebudzeniem dla was. Bo ta wiedza relatywna, wiedza, informacja też jest ważna. Ja nagrywałem ostatnio wykład na temat non-duality.
No i poszedłem tam dosyć ekstremalnie, bo chciałem wam wytłumaczyć non-duality. Ale to nie zmienia faktu, że my nadal jesteśmy ludźmi, nadal możemy używać wiedzy, możemy tworzyć to życie świadomie i im więcej wiedzy posiadasz, tym lepszej jakości życie możesz mieć. Wiedzy oczywiście pochodzącej z jak najlepszych źródeł. Mówię to dla moich widzów. Bo ja mam w głowie świadomość moich widzów. I wiem, że jest to poniekąd projekcja mnie samego. Ale w taki sposób, jak ja żyję, w taki sposób chcę się dzielić swoim własnym życiem. Bo ja nie jestem idealnym człowiekiem, ale myślę, że doświadczyłem już wystarczająco dużo, żeby wiedzieć, co jest w życiu dla mnie dobre. Pomimo mojego młodego wieku. I wiem, jak wielką iluzją jest social media. Wiem, jak bardzo gwałcone są nasze umysły różnymi nagłówkami. Jak bardzo ryją nam banie. Ale zgadnij co? To ty sobie na to pozwalasz. To ty wybierasz takie treści. To ty pozwalasz sobie na to, żeby takie treści oglądać. To ty poświęcasz im uwagę. I to nie jest deterministyczne. To robisz ty z własnej woli, skierowania swoją własną uwagą przez swoje własne ego. Jeżeli energia podąża za uwagą, to uważaj na to, czego chcesz, bo możesz to potem dostać. I nie mówię tego po to, żeby was umoralniać. Ale po prostu, jeżeli jesteście odbiorcami mojego kanału, projektu, to ja poniekąd czuję się powiedzieć wam to, co czuję, bo ja wiem, jak bardzo łatwo można się wkręcić w oglądanie filmów przez internet. I można zapomnieć po prostu o życiu codziennym. Można, bo ja tego doświadczyłem nieraz. I wiem, jak to się kończy. To się kończy wrednym przebudzeniem. A o tym, czym jest wredne przebudzenie, powiem wam za chwilę. Pamiętajcie, 20% internetu max, 80% życia codziennego, realnego. Przelicz to sobie na czas, ile czasu powinieneś poświęcić codziennie na internet i zobacz, jakie to będzie miało konsekwencje, gdy mniej czasu będziesz spędzał w internecie, w social media, a więcej w życiu codziennym. Bo może się okazać, że nagle będziesz miał więcej czasu, żeby popracować nad sobą, przemyśleć niektóre tematy, naprawdę wykorzystać te idee, o których ja tutaj mówię, tak? Bo ja mówię o ideach, ale żeby one miały jakieś odzwierciedlenie w twoim życiu, no to musisz zacząć działać. Musisz zacząć coś robić z tym życiem. Nic samo z siebie się nie zrobi. Filozofia filozofią, non-duality. Ale to jest twoje życie. I to ty go doświadczasz. Co zrobisz, to jest twoja sprawa. To tyle. Pamiętajcie o tym, że ten wizerunek w mediach jest wykreowany. Ja nie jestem święty. Ja nie jestem święty. Jestem normalnym człowiekiem jak każdy. I myślę, że swoje wiem. Jestem pewny siebie tego, co mówię tutaj. Pamiętajcie o tym, żeby myśleć niezależnie, aby myśleć po swojemu i się tego nie bać. I pamiętajcie o otwartym umyśle. Pamiętajcie, że otwarty umysł jest ważniejszy od jakiejkolwiek dogmy. Tak, myślę, że to tyle. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself, daj dla mnie łapkę w górę, napisz pozytywny komentarz, napisz swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.